Szanowny panie premierze, panowie generałowie, panie, panowie oficerowie, podoficerowie, żołnierze, dostojni państwo, rodacy. To jest dla mnie oczywiście niezwykły moment, kiedy rozpoczynam swoją misję wiceprezesa Rady Ministrów, ministra obrony narodowej, kiedy powstał nowy rząd, kiedy Polacy zdecydowali. Często powtarzaliśmy trzy główne przesłanki, trzy główne argumenty świadczące i mówiące o tym, co zrobić, żeby Polska była bezpieczna, żeby Polska była silna, żeby Polska była wielka, żeby Polska była niepodległa, suwerenna. Taka najpiękniejsza, najlepsza z naszych marzeń. Żeby Polacy, wszyscy, niezależnie od poglądu, światopoglądu, niezależnie od tego, na kogo głosowali, mieli poczucie bezpieczeństwa. Są trzy wartości, które według mnie to dobrze opisują. Pierwszym jest wspólnota narodowa. Do niej jesteśmy zobowiązani, ją musimy tworzyć. Różnice nie mogą zakryć, przesłonić tego największego celu, jakim jest właśnie wolna, niepodległa, bezpieczna ojczyzna. Wspólnota narodowa. Musimy ją odbudować, musimy ją zbudować. Były momenty i za te chcę też podziękować na Radach Bezpieczeństwa Narodowego w momencie agresji Rosji na Ukrainę, w parlamencie, przyjmując ustawy o obronie ojczyzny choćby. Była ta wspólnota. Ona jest potrzebna nie od święta, nie tylko w momentach bardzo trudnych, ale ona jest potrzebna, żeby państwo trwało i rosło w siłę. To jest nasze przesłanie, to jest nasze zobowiązanie. Polska to jest święta rzecz. Nie zawsze się będziemy zgadzać. Nie zawsze będziemy dokonywać takich samych wyborów. Ale nigdy tej naczelnej zasady nie możemy zatracić. I proszę wszystkich o to, żeby zawsze się tą zasadą kierować. Szukać tego, co łączy. Można toczyć spór polityczny i pewnie my go będziemy toczyć. W parlamencie jest do tego przestrzeń, ale są rzeczy, które muszą być wspólne. Druga kwestia to jest siła w sojuszach. To jest Unia Europejska, NATO. Chcę zadeklarować z całej siły i z całej mocy. Będziemy budować najsilniejszą pozycję w strukturach, które gwarantują nam bezpieczeństwo narodowe, które są częścią tej zasady tworzenia sojuszu dla bezpieczeństwa, czy to gospodarczego i rozwoju, jakim jest Unia Europejska, czy właśnie militarnego, jakim jest Pakt Północnoatlantycki. Chcę zapewnić wszystkich naszych sojuszników, że ze zobowiązań, które mamy, które podjęliśmy, będziemy się zawsze wywiązywać. I jest wielka trzecia wspaniała rzecz. To jest silna, dobrze wyposażona, mądrze zarządzana, kierowana armia, Wojsko Polskie. Siły Zbrojne Rzeczpospolitej. To jest gwarancja naszego bezpieczeństwa. Wszystkim żołnierzom Wojska Polskiego. W każdym zakątku na terytorium naszej ojczyzny i poza jej granicami. Dziękuję za wasz patriotyzm. Za miarę waszego patriotyzmu. To jest niezwykłe. To jest niezwykłe oddanie dla ojczyzny. To jest coś, za co każdy z nas, każdy Polak, każda Polka jest wam wdzięczna.
Dziękuję za to, że służycie w Wojsku Polskim. Niezależnie w jakim stopniu, niezależnie na jak ważnym odcinku. Każdy jest ważny. Nie ma nieważnych. Mundur żołnierza Wojska Polskiego jest święty. Ja mam tą świadomość, jaka jest granica wynikająca z Konstytucji, wynikająca z formuły Rzeczpospolitej. Są dowódcy, generałowie, mają swoją rolę. Wojsko Polskie ma swoją rolę. I jest cywilny nadzór nad armią, nad wojskiem. Cywilny nadzór, a nie zarządzanie. Ja tą granicę bardzo dobrze rozumiem i tak będę ją traktował. Tak ta granica będzie przebiegać. Cywilny nadzór i cywilna odpowiedzialność. Szanowni Państwo, modernizacja armii, dziękuję za to wystąpienie pana ministra. To też podkreślaliśmy w naszych wystąpieniach jeszcze przed wyborami, że są obszary, w których musi być kontynuacja. Jednym z takich, a może najważniejszym takim obszarem jest ta przestrzeń modernizacji Wojska Polskiego, uzbrojenia. Oczywiście każdy rząd ma prawo do nakreślania swojej wizji i kierunku. Ale w historii mieliśmy doświadczenia, kiedy kontrakty były zrywane. Mieliśmy też doświadczenia, kiedy brakowało czasu. Nie oceniam dzisiaj, bo to nie to miejsce i nie ten czas. Ale co do zasady, w tym obszarze ta kontynuacja jest niezwykle potrzebna. Każdy rząd ma prawo do oceny. I z tego prawa też będziemy korzystać. Ale bardzo ważne jest, żeby znaleźć ten wspólny mianownik, żeby ten wspólny mianownik nie był przekreślony. Dla mnie bardzo ważne w tej funkcji, którą będę sprawował, będzie myślenie o wszystkich, którzy, za których w ten sposób odpowiedzialności administracyjnej, bycia ministrem, będę tą odpowiedzialność ponosił. Za Wojsko Polskie, za cywilnych pracowników, za kombatantów i weteranów, za tych wszystkich, którzy przysłużyli się ojczyźnie. W obliczu wiekuistości minionych pokoleń, w obliczu nieśmiertelnego ducha ojczyzny mojej Polski. To słowa roty przysięgi, którą składali w czasie II wojny światowej żołnierze batalionów chłopskich. Wspominam i Armię Krajową, Polskie Państwo Podziemne. Wspominam wszystkie wspaniałe chwile oręża polskiego i wszystkich naszych bohaterów. Dzisiaj 13 grudnia myślę, że wspólnie, niezależnie od różnic, wspominamy i oddajemy hołd ofiarom stanu wojennego. Tym wszystkim jeszcze dziś udam się na plac Józefa Piłsudskiego, marszałka Józefa Piłsudskiego, przed grób nieznanego żołnierza, żeby też złożyć wieniec i oddać cześć i honor. Będziemy pamiętać o naszej historii i będziemy budować lepszą Polskę. Najlepszą, tą z naszych marzeń, z naszych pragnień. To jest rola niezwykła dla naszego rządu. Będziemy ją budować we współdziałaniu, zachowując to, co dobre i naprawiając niedociągnięcia i to, co się nie udało. Panie ministrze, przyjmuję tą mapę. Dziękuję bardzo. I chcę zapewnić, że jak następcy kiedyś będę ją przekazywał, to ona będzie bogatsza jeszcze. Bogatsza w kolejne dobre chwile. Też pragnę podziękować, że
Pan tutaj dzisiaj jest, bo te dwa ostatnie miesiące, wiele zmian. Odbieram to jako wyraz szacunku i odpowiedzialności za szczególny resort, za szczególny obszar. Szanowni Państwo, jestem dumny z Wojska Polskiego. Jestem dumny z żołnierzy Wojska Polskiego. Jestem dumny z tych wszystkich, którzy służą dla Rzeczpospolitej. Bardzo Wam wszystkim dziękuję. Deklaruję jak najlepszą współpracę i szukanie porozumienia. Deklaruję jak najlepszą współpracę z prezydentem Rzeczpospolitej, bo to jest wspólna odpowiedzialność władzy wykonawczej. I deklaruję też realizację naszego programu. To dla nas szczególnie ważne, wiarygodność, skuteczność, patrzenie do przodu. Jest ogromna szansa i wiele zagrożeń. To, z czego skorzystamy, to jak wybierzemy, to jak będziemy postępować, nas będzie definiować. I każdy dzień będzie egzaminem z tego. Jestem pewien, że wspólnie, budując siłę Rzeczpospolitej, pokażemy, że potrafimy wzbić się ponad przeciętność w tych obliczu tych zagrożeń wszystkich. To jest po prostu konieczne. To będą dobre lata dla Wojska Polskiego. Będziemy robić wszystko, żeby wypełnić postanowienia Konstytucji, innych praw Rzeczpospolitej. A dobro i pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze największym nakazem.